Muzeum Pomorza Środkowego zainaugurowało wystawę pod tytułem Słupsk wczoraj i dziś. A przedszkolaki miały możliwość debiutu na teatralnych deskach i wykazania się wiedzą na temat warzyw. Na koniec mamy niestety niepokojącą wiadomość dla słupskich nauczycieli. Sobotnia inauguracja wystawy zatytułowanej Słupsk wczoraj i dziś przyciągnęła do Muzeum Pomorza Środkowego sporą rzeszę zwiedzających. Głównym założeniem wystawy było pokazanie słupszczanom, jak zmieniło się ich miasto na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Zobaczyć można było wiele przedwojennych fotografii ulic, budynków i instytucji, które w mniej lub bardziej zmienionej formie funkcjonują do dnia dzisiejszego. Sporo uwagi poświęcono miastu z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jego powojennej odbudowie, mieszkańcom czy też nieistniejącym już dziś obiektom, takim jak Dom Chleba czy Zajazd Pocztowy. Spora w tym zasługa słupskiego fotoreportera Jana Maziejuka, odpowiedzialnego za większość fotografii z lat 1972-2014. Każde ze zdjęć jest odpowiednio podpisane, dzięki czemu oglądający łatwo mogą zestawić obserwowany kadr z widokiem, jaki znają z codziennych spacerów po słupskich ulicach. Taki jest też cel organizatorów – pokazać mieszkańcom dynamiczne zmiany i przypomnieć o miejscach, które zniknęły wraz z upływającymi latami. Taka lokalna lekcja historii w pigułce przyda się zwłaszcza młodszym słupszczanom, którzy urodzili się u progu nowego milenium. Wystawa Słupsk wczoraj i dziś była też doskonałą okazją do zaprezentowania filmu dokumentującego rozmowy z przybyłymi tu po 1945 roku słupszczanami. Pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej, naprawa zniszczeń, budowa nowych osiedli. Każdy wywiad jest doskonałą opowieścią o codziennym życiu w czasach PRL-u i w okresie ustrojowej transformacji. Ekspozycję można oglądać do 15 lutego przyszłego roku. 19 przedszkolaków debiutowało na deskach teatralnych w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Słupsk w Głobinie. GOK we współpracy z Państwowym Teatrem Lalki Tęcza ze Słupska zorganizował pierwszy gminny konkurs recytatorski Boćki i Bocianki. Maluchy oceniało jury, któremu przewodził Grzegorz Gurłacz, aktor znany głównie ze swojej wieloletniej działalności w słupskim kabarecie DKD. Obok niego zasiedli Tatiana Skumiał i Jerzy Barbarowicz ze Słupskiej Tęczy. Przedszkolaki odwiedził Bocian Kacper, maskotka gminy Słupsk, wzbudzając swoją obecnością ogromne zainteresowanie najmłodszych. Jak wiecie, przyjechaliście do nas, a może nie przyjechaliście, może przylecieliście, przyskakaliście, bo widzę żabki, bocianki widzę i jeszcze inne zwierzaczki, ale tu u nas dzisiaj pięknie. Jesteście u nas jako pierwsi w tej nowej, oddanej sali. I na tej scenie. Także brawo dla was! A przyjechaliście tutaj po co? Żeby pokazać się. I jasne, i żeby wygrać te nagrody, co tam stoją pod oknem, tak? Tam też bocianki przyleciały do was. Wszyscy są przygotowani, prawda? Okej. Ja się dowiedziałam, że jurorzy to są tacy kochani, że przymkną oko, jakby coś nie tak. Można jeszcze raz zacząć, można powietrze złapać. Nie ma sprawy. Dzięki współpracy ze Słupską Tęczą przedszkolaki mogły dowiedzieć się, jak wygląda praca aktorów lalkarzy, poznały też różne rodzaje lalek. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Nagrody przyznawano w dwóch kategoriach, starszej boćki i młodszej bocianki. Nagrodę Grand Prix ufundowaną przez wójta gminy Słupsk otrzymał duet z przedszkola w Siemianicach, Martyna Kiedrowska i Antonina Niska. Dziewczynki pięknie zaprezentowały tekst autorstwa swojej wychowawczyni, Anny Kowalewicz, wzbudzając tym samym zachwyt jury. Ja boję się zimy, a żaba bociana. Jak ta zagadka ma być rozwiązana? Zobacz, co niosę, panie bocianie. Ciepły kożuszek ci na przebranie. Ogrzej się proszę i zmień menu, wtedy powrócą wspaniałe dni. W kategorii bocianków trzecie miejsce zajął Aleksander Dzierżyński z przedszkola w Głobinie. Te gniazdo ubiłem, gdy spaceruję do sztownie, połączę, prędko uciekają, żaby kukające. Drugie miejsce zajęła Maja Świderek, również z przedszkola w Głobinie. Dzień dobry, panie bocianie. Kle, kle, czy smaczne było śniadanie? Kle, kle, co jak pan na drugie śniadanie? Kle, kle. Jak długo pan tu zostanie? Kle, kle.
Pierwsze miejsce przypadło Nikoli Mikuckiej z przedszkola Poziomka we Włynkówku. I kasztany, i żołędzie, dokąd z nimi jechać będzie, rusza poziom, sapiąc głośno. Już przyjdziałam z wyroszną, a na półce wśród bagaży leży sobie bukiet zielony. Wśród starszych bodźków trzecie miejsce przypadło Adamowi Tracz z przedszkola w Bierkowie. Wiesz, Marii, konawki pod tytułem Piżarni. Piżarni na półkach zapasów bez liku. Są drzemy, kompoty, złoty miód słoiku. Cebula w wiankach, grzybki suszone i główki. Głupki kapusty, ogórki kiszone. Drugie miejsce zajęła Zofia Borkowska z Poziomki we Włynkówku. Cik jest zły, cik ma bardzo ostre kły. Nie zaprzestał człowiek pogonić, mąż niedziwny cel dogonił, lecz nadzwyczaj szybko znikał, widząc grzybiałego dzika. A dzik stary od tej pory nosił pityle komu homory, które ludzi trują niech śnie i tych goni śmiesznie serce. Według jury najlepiej poradził sobie Szymon Woźny z przedszkola w Jeziorzycach. Tuż obok była apteka, poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do Biaszki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a jak tę kaczkę gęś kopnie. Wnosiła jaja na twajdo i miała czubek z kokajdą. A przy tym na przekój kaczką czesała się wykałaczką. Boćki i bocianki odlatują teraz na zimę do ciepłych krajów, ale obiecały, że wrócą do Goku w Głobinie za rok na drugą edycję konkursu. To już zapewne ostatnie w tym roku zabawy przedszkolaków na świeżym powietrzu. Naszej kamerze udało się podpatrzeć maluchy ze słupskiego przedszkola przy ulicy Wazów. Najmłodsi wspólnie z rodzicami oraz opiekunami świetnie bawili się na pikniku zorganizowanym na placu zabaw przedszkola Promyczek. Jak nam powiedziała dyrektor tej placówki, ta impreza dla dzieci jest jedną z wielu, które wychowawcy organizują podczas całego roku. Mają one głównie charakter zabawowo-edukacyjny. Ostatnia z nich odbywała się pod hasłem „Czy znamy nasze warzywa?”. Przedszkolaki mogły się pochwalić przed opiekunami i swoimi rodzicami znajomością warzyw i owoców, które rosną na naszych działkach i ogrodach. Były też konkurencje dla dorosłych, które mogły oceniać ich dzieci, a wszystko połączone z tańcem, muzyką i śpiewem. Dwugodzinna zabawa zakończyła się wręczeniem drobnych nagród dla najlepszych i najwytrwalszych. Ponad 5 milionów złotych zabraknie słupskiej oświacie do końca tego roku budżetowego. O tym fakcie poinformował niedawno radnych na Komisji Oświaty Rady Miejskiej wiceprezydent Edward Zdzieborski i skarbnik Dorota Bałkonic. Oboje tłumaczyli, że tegoroczny budżet oświaty był niedoszacowany. Sprawę ujawnili na konferencji prasowej radni PiS. Pani skarbnik bardzo się broniła moim stwierdzeniem, że to jest niedoszacowane. W końcu pan wiceprezydent Zdzieborski przyznał mi rację. Mówi, tak, panie Bobrowski, to było niedoszacowanie wydatków na oświatę w zakresie płac. Więc jest przyznanie, deficyt z tego tytułu wzrośnie tylko o 2,5 miliona, ale tylko dlatego, że mamy dodatkowe dochody w postaci subwencji oświatowej. Co nie zmienia faktu, że pan prezydent i pani skarbnik zaniżyli wydatki na oświatę w zakresie wynagrodzenia dla pracowników oświaty o 5 200 tysięcy. Robert Kujawski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej z ramienia PiS, podkreślił, że to pokazuje, w jakiej fikcji finansowej żyją słupskie władze. Ten problem to jest klasyczny problem, o którym my jako radni mówiliśmy od kilku lat, że u nas, jeżeli chodzi o politykę finansową miasta, to ani prezydent, ani skarbnik nie robią czegoś takiego, że uczciwie mówią, na to potrzebujemy tyle, na to potrzebujemy tyle, na to potrzebujemy tyle. I radni, uchwalając budżet, mają jasną sytuację. Jest polityka zupełnie inna. Prezydent i skarbnik, mając największą szczegółową wiedzę, robią sobie tak. Na to potrzebujemy tyle, ale wpiszemy o 10 milionów mniej, czy o 5 milionów mniej, czy o milion mniej, a w ciągu roku będziemy szukać, będziemy robić zarządzeniami, będą jakieś tam dochody, będziemy uzupełniać, będziemy, kolokwialnie mówiąc, mieszać. Wygląda lepiej niż... Dokładnie tak. To jest przygotowywanie dokumentów
jeżeli chodzi o budżet każdego roku. Tak, żeby on był ładny do sprzedania, żeby ładnie wyglądał, żeby można się było czymś pochwalić, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Ta sprawa będzie zapewne gorącym punktem omawianym i głosowanym na najbliższej sesji Rady Miasta.